Chwała Jezusowi. Was dobrze widzieć dzisiaj w ten poranek niedzielny. Takie trochę dzisiaj mam tremę mówić, bo mam ważnych gości na sali, którzy powinni tutaj mówić. Ale przyszło i mi głosić. Wiecie, 25 lat głoszę Słowo Boże. I to jest ta jedna rzecz, kto tu jest kaznodzieją na sali, to rozumie, ciągle mamy tremę. Nigdy mi się nie zdarzyło, że na przykład moja żona spytała, głosisz jutro kazanie? Ja jej mówię, no przygotowany jest, ja tam przecież 20 lat głoszę, co nie mam coś powiedzieć. Ona wam świadkiem, że nigdy mi się nie zdarzyło. Ale to jest coś, wiecie, w sercu, to jest cud. Cud pomiędzy modlitwą kaznodziei a niebem. A potem cud między ustami kaznodziei a uszami słuchacza. A potem cud między ustami słuchacza a sercem. A potem cud między sercem a tym, co robimy w naszym życiu. I tak idziemy drogą cudów, których czasem nie widać. Idziemy drogą cudów, których czasami można nawet dobrze opisać. Chciałem podziękować chórowi dzisiaj, że zaśpiewał moją ulubioną pieśń. Byliście dla mnie wielkim błogosławieństwem. Mógłbym tą pieśń śpiewać każdą niedzielę i każdy czas. I nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz tą pieśń zaśpiewałem z wami. Pamiętacie, gdzie to było? W cerkwi prawosławnej na Ukrainie, gdzie zaśpiewaliśmy, gdzie tak, nie wiadomo, można powiedzieć, z ducha. Zatrzymaliśmy się i weszliśmy tam. I jak ta pieśń tam zabrzmiała, to tak mi do tej pory w sercu brzmi, a też ta parafraza księgi Habakuka, którą śpiewał dzisiaj zespół Grupa Chwały. Wiecie, przyszło mi do głowy, jeżeli idziecie przez trudny czas, to po nabożeństwie powinniście podejść do Marka i powiedzieć, Marek, daj nam tekst tej pieśni. Chcę sobie go włożyć do książki szkolnej. Chcę sobie go powiesić w pracy. Chcę tym tekstem żyć. I powiem wam, jeżeli z tym tekstem przejdziecie dzień od niedzieli do niedzieli, cały tydzień, to wiele się zmieni w was, bo on jest bardzo prawdziwy. On jest bardzo prawdziwy właśnie wtedy, kiedy się nie chce, a właśnie wtedy podnoszę mój głos do chwały dla Pana. Dzisiaj chciałbym was zabrać w to miejsce, gdzie Pan Jezus głosił do swoich uczniów wiele razy, często głosił publicznie, właśnie zakończył publiczną przemowę czy nauczanie, które słuchało wielu. Faryzeusze go słuchali i notowali jego wszystkie błędy. Ludzie, którzy kochali Boga i poszukiwali go, próbowali zrozumieć, co mówi. Uczniowie uważnie słuchali swojego mistrza. Jezus właśnie skończył mówić o marnotrawnym synu. Jeszcze w ludzkiej wyobraźni było o synu, który siedzi ze świniami, o synu, który wraca, o ojcu, który go przytulił, ale wtedy Jezus wskazywał im na ojca, który bardziej przezywał o syna niż o worek pieniędzy. I teraz Jezus zaczyna nauczać dalej, ale wiecie, co się dzieje? Poprzeczka się podnosi. Na pewno nieraz w telewizji widzieliście skoki przez poprzeczkę, prawda? Rozbiega się ten ktoś, przeskakuje, nie zrzuca poprzeczki, a więc mówią co? Podnoszą. I w następnym nauczaniu Jezusa Jezus podnosi poprzeczkę. Otwórzcie, jeśli macie wasze Biblię, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Przeczytamy 12 wersetów. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Bardzo dziwna historia. Łukasz 16. Następnie zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział, dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie, co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrać się wstydzę. Ale wiem, co zrobię. By mnie przyjęli do swych domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał, ile jesteś dłużny mojemu panu?
40 hektolitrów oliwy, powiedział. Zarządca na to, bierz swoje pokwitowania, siadaj tu czym prędzej i pisz 20. Drugiego zapytał, a ty jaki masz dług? 44 tony pszenicy. Zarządca na to, bierz swoje pokwitowania i pisz 35. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. I ja wam mówię, zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? Cieszę się, że mieliście czeski tekst na ścianie, polski tekst z Biblii warszawskiej na kolanach, ewentualnie nie wiem, jakie używacie tłumaczenia. Ja wam celowo przeczytałem z Nowego Przymierza, troszeczkę nowocześniejsze tłumaczenie, abyście zobaczyli pewne rzeczy wyraźniej. Abyśmy mogli podejść do tej historii poważniej. Powiem wam ciekawostkę, zanim zacznę. Nie wiem, czy wiecie, ale teolodzy uważają, większość teologów, że jest to jedna z najtrudniejszych przypowieści Pana Jezusa. Jest ten fragment Nowego Testamentu uważany za najtrudniejszy fragment Nowego Testamentu, dlatego że łatwo może prowadzić do błędnych wniosków. Szczególnie, kiedy zapominamy na przykład, że jest to przypowieść. Wiecie, co to znaczy wyciągać błędne wnioski? To znaczy, kiedy czytamy Słowo Boże, ale nie skupiamy się naprawdę na tym, co Bóg chciał do nas powiedzieć. Na przykład Pan Jezus mówi, a któremuś z was, kiedy osioł wpadnie do studni? My zamiast się skupić na nauczaniu o sabacie, zaczynamy się zastanawiać, a jaka to była rasa tego osła? I dochodzi do podziału, ponieważ pół zboru uważa, że to był taki osioł pospolity. Ale ta mądrzejsza część zboru uważa, że to był osioł afrykański. I pojawia się nienawiść. Nie zrozumieliśmy przypowieści. Wnioski z tej historii przenoszą nas na bardzo konkretne działania, ale, właśnie. Mamy tu pewne trudności, bo momencik. Co, chwalą zarządcę złodzieja? Biblia mówi, że dobrze zrobił ten, który ukradł? Jak to możliwe? Mamy tu trudności. Kto z nas chciałby mieć takiego zarządcę w swoim domu? Mamy tu na sali kilku biznesmenów. Chciałbyś mieć takiego księgowego? Chciałbyś mieć takiego zarządcę w domu? A więc gdzie jest sedno historii? Co Pan próbuje nam powiedzieć, a czego nam próbuje nie powiedzieć? Najczęściej chcemy tego, co mówi Jezus. Chcemy, żeby się to działo w naszym życiu. Czujemy, że to jest dobre. Zyskujcie przyjaciół niesprawiedliwą mamoną. Jak to niesprawiedliwą mamoną? A to jak? Momencik, czy według tej historii wynika, że złodzieje jednak będą zbawieni? Zobaczcie, można mieć tysiące błędnych wniosków, dochodzić do złych konkluzji, ale każda przypowieść ma pojedynczą prawdę, przesłanie. Jest ono tutaj. Na co zwrócić uwagę, by do czegoś fałszywego nie dojść? Popatrzmy na to, czym zarządzamy. Do kogo to należy? Komu zdamy sprawę? Kto nas oskarża? I co zrobić, gdy przyjdzie dzień zdania sprawy? To są pytania, które pomogą wam właściwie podejść do tej historii. Mamy tutaj pierwszy werset, który mówi następnie, zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Bardzo ciekawa rzecz, to słowo pewien bogaty człowiek jest tym samym greckim słowem, tym samym układem słów, który jest użyty w przypowieści o bogaczu, który sobie siebie pomylił z Panem Bogiem i w centrum siebie miał tylko siebie. Łukasza w 12 rozdziale. Dokładnie jest tam sam układ słów, tak samo jest nazwany. Pewien bogaty człowiek. Ja nie mówię, że to ten sam.
Mówię, że ten sam układ słów Bóg już wcześniej nam pokazał w tamtych przypowieściach, że tak naprawdę tylko On jest Bogiem bogatym. A potem nam pokazał, że On jest Bogiem bogatym, bogatym w miłosierdzie, bogatym w miłość, bogatym w łaskę. Jakiś zarządca zaczyna dość chciwie i ostro prowadzić majątkowe sprawy Pana. Zaczyna je prowadzić na tyle ostro, że wpływa skarga. Ktoś nie wytrzymuje, pisze list, anonim albo szept jakiś, tego nie wiemy, i oskarża go. I tu jest ciekawe, wiecie, słowo, język grecki, ja wam teraz nie chcę robić wykładów z greki. Powody są dwa, ja jestem za głupi i nie znam greki i jest nam to niepotrzebne. Ale tu mamy to samo greckie słowo, które się używa wobec tego negatywnego oskarżania, słowo diabolos, czyli plotkarz, oszczerca, oskarżyciel, diabolos. Greka ma więcej słów, żeby użyć oskarżyciel. Ma nawet specjalne słowa na prawne wyrażenie oskarżenia. A tutaj jest użyte diabolos. Tak zaczynają się właśnie kłopoty. Wpływa oskarżenie i Pan wzywa. Może nie powinniśmy teraz pytać, kim jest zarządca, bardziej patrzeć, co zrobił. Oskarżycieli też nigdy nie brakuje, ale brakuje nam wiele razy mądrości do zmiany. Wiecie, kiedy czytałem tą historię, zadałem sobie takie pytanie. Czytaliście ją wiele razy, prawda? Jak myślicie, co by powiedział na tą historię Judasz? Może kiedy czytał ją Judasz, to mówił, o, nie tak źle. W jaki sposób zareagował? Biblia o nim mówi, pamiętacie, kiedy Jezus doświadczał tej niesamowitej chwili z tą zrozpaczoną kobietą, Biblia mówi, że Judasz miał też coś do powiedzenia w tej sprawie, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim, mówił Judasz w Jana w 12 rozdziale. A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ i Duch Święty nam mówi, kim był Judasz. Duch Święty nam nie mówi, że był patriotą hebrajskim. Duch Święty nam mówi, ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Nasz zarządca, człowiek oskarżony, też nie troszczył się o biednych, ale o siebie. I studiujmy dalej, poszukujmy Bożej mądrości. Wiecie, jak dobrze, że to jest przypowieść Jezusa, ponieważ nikt nie może powiedzieć, wiesz, może to tutaj zostało, nie wiem, dołożone, może to jakiś człowiek się myli. Ja myślę, że gdyby tą przypowieść opowiadał na przykład Paweł, to ktoś by powiedział, wiesz, no w końcu to Paweł, to się mógł pomylić. Ale nie, mówi Jezus, Jezus, który nigdy się nie myli. Wezwał go zatem i powiedział, dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawę, albo sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Coś się wam teraz spodoba, powiem wam coś ciekawego. Wezwał go do siebie. Brzmi fajnie, nie? Jak sobie to wyobrażacie? Nie wiemy jak. Może posłał sług jakiś, może jakoś inaczej, ale wiecie co, tu jest fajne słowo wezwał. Wybaczcie troszeczkę dzisiaj dużo tej greki. Ja wiem, że tyle nigdy nie było, no ale muszę to zrobić. Nie powstrzymam się, żeby wam coś ciekawego z greki znowu nie powiedzieć. Wezwał jest użyte słowo phoneo. Od tego samego korzenia mamy słowo telefon. Fon, phoneo. Został wezwany. Wezwał go, oczywiście wtedy nie było komórek, żeby ktoś nie powiedział, że wiecie, miał dzisiaj pastor ciekawe kazanie. Odkryliśmy, że komórki już były w Nowym Testamencie. To nie jest to, co mówię. Wezwał go jest dla mnie wstrząsające, ponieważ nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło. Mi się dwa razy przez wszystkie lata służby zdarzyło, że zapomniałem w kieszeni wyłączyć telefon w czasie kazania. Zdarzyło się kiedyś wam, bracia? Byłem na środku raz. Głoszę sobie słowo, jestem po środku kazania, telefon mi dzwoni. I to wiecie gdzie? Jeszcze w takim kościele, gdzie nigdy nie było zasięgu. Dlatego zapomniałem wyłączyć. To phoneo mnie, wiecie dlaczego dotknęło? Bo każdy z nas otrzyma phoneo. Nagle, nawet nie wiesz, czy to jeszcze nie jest dzisiaj wieczorem, zostaniesz wezwany do Pana, żeby zdać sprawę. Niedawno, pamiętacie, tutaj był brat Sidney.
i mówił mi o ciekawym nabożeństwie. W czasie nabożeństwa, w czasie chwały, pianista zborowy wyszedł i zaśpiewał przepiękną pieśń. Kiedy ostatni raz uderzył w klawiaturę, zanim ludzie zaczęli klaskać, zleciał z krzesła i umarł na zawał serca. Tam u nich. I on mówi, po prostu byliśmy zszokowani, w jaki sposób Bóg powołał. A śpiewał właśnie o przyszłym domu u ojca. Po prostu skończył i nie zdążył już nawet wrócić na swoje miejsce. Nagle wydarzy się foneo, a więc pierwsza rzecz z tej historii. Możemy zostać nagle powołani do Pana. Słowo wezwał go. Jest właśnie dla mnie wstrząsające, ponieważ wiecie, to słowo wezwał można zapisać również matematycznie liczbami. Wiecie, jak te liczby wyglądają? Byliście kiedyś na cmentarzu? Tam są z reguły dwie daty. Ale są takie groby, gdzie jest tylko jedna. Nie wiedzą. Ta druga to jest to foneo. Pan nagle wezwie. Nie wiemy kiedy, ale Pan nagle wezwie. I ten sługa też został zaskoczony, został wezwany. To brzmi jak ten telefon, jak nagły dzwonek. Nie da się wyłączyć. Strata tej pracy była dla zarządcy jak śmierć. To było jego źródło utrzymania. To było wszystko, co potrafił. Wiecie, Pan jest naszym źródłem. Nie myślicie teraz o tym, ale każdy z was, jak tu siedzicie, serca wam biją. Nie ma tutaj żadnego człowieka na sali, który by powiedział, o, przepraszam, zapomniałem, żeby mi serce biło, z powrotem muszę uruchomić. Albo przepraszam, jest ktoś na sali, kto sobie zapomniał oddychać? Zapomniałeś oddychać? Ja nie. Ponieważ to jest nasze, to się dzieje. I dla tego człowieka tym źródłem był Pan. Naszym źródłem życia jest Jezus. I my, wydaje nam się, że wszystko wiemy, wszystko możemy, że nie wiadomo, kim jesteś, ale nagle przychodzi znak od Boga, czas od Boga, dokładniej mówiąc, i trzeba stanąć przed Bogiem. Nigdy nie wiesz, kiedy. Ale póki co żyjemy, uczymy się. I zanim przyjdzie czas, że nie będziemy mogli już dłużej kierować tym, co powierzył nam Pan, a każdemu z nas Pan powierzył nam siebie samych. To na pewno ci Pan powierzył. Może nie każdemu z was Bóg powierzył wielką korporację? Nie każdy z nas jest dyrektorem? Może jesteś kimś bardzo skromnym? A może jesteś po prostu w domu i masz parę kurek, kogucika, dwa króliki i to ci powierzył Pan i twoją duszę? Każdemu z nas coś Pan powierzył i zarządzasz tym, zarządzasz swoim sumieniem, zarządzasz swoim życiem. Jest zarządca, źródło twojego życia. Póki co żyjemy, uczymy się i zanim przyjdzie czas, że nie będziesz mógł kierować tym, co masz, Pan chce sprawozdanie. Ja myślę, że jedną z rzeczy, które z tej historii się uczę, jest wezwanie do pokuty, wezwanie do przeglądu swego życia, wezwanie do tego, że co by było, gdyby mnie Pan teraz powołał i zapytałby się, jak postępujesz z ludźmi, z braćmi, ze sprawami, jak wyglądają twoje sprawy, co o mnie słyszy mój Pan, jaka skarga przychodzi przed oblicze mojego Pana w mojej sprawie. I wtedy Biblia mówi, że zarządca pomyślał sobie, co mam zrobić. Skoro mój Pan odbiera mi urząd, do ciężkiej pracy się nie nadaje. Sił już nie mam, pisze. A żebrania się wstydzę. Zastanówcie się, co tu pisze. Stoi człowiek. Podrapał się po głowie i myśli. Mówi sobie w końcu prawdę o samym sobie. Może długo nie miał czasu się zastanowić. Co się dzieje w naszym życiu? Wiecie, czasami musimy uderzyć w ścianę, żeby się podrapać po głowie i zastanowić. Podrapał się w głowie i myśli, zaczyna mówić prawdę do samego siebie. Nie nadaje się do ciężkiej roboty, no bo on był wyszkolony do zarządzania. Prawdopodobnie był słaby fizycznie, prowadził siedzący, luksusowy tryb życia, był kimś, wstydził się żebrać. I znowu pytanie, które mi się nasuwa z tej biblijnej historii. Moment. Wstydził się żebrać, ale nie wstydził się kraść? Czy na pewno kradł? A może on nie kradł? Może powinniśmy jeszcze dalej wejść w historię. Czego tutaj nie widzimy? Podoba mi się również, kiedy on mówi, nie wiem, jakie macie tłumaczenie w waszych Bibliach. Ja mam tutaj napisane w tym nowym, że wstydzę się, dokładnie mam tutaj
napisane, że do ciężkiej pracy sił nie mam, a do żebrania się wstydzę. Różnie widziałem, ale chcę wam powiedzieć, to słowo o ciężkiej pracy dosłownie, dosłownie, dosłownie znaczy kopać. Kopać, tak. Dosłownie znaczy kopać. Wiecie, co jest ciekawe? To jest to samo słowo, macie je w innym miejscu Biblii. Wiecie, gdzie jest użyte to samo słowo? Gdzie Pan podchodzi, patrzy na drzewo, żadnych owoców, mówi, ściąć to drzewo. Ale wtedy ktoś dobry, kto was bardzo kocha, przychodzi i używa tego samego słowa. Daj mi rok, wezmę to i okopię, ciężko popracuję wokół tego drzewa. Wiecie dlaczego? Bo to drzewo samo w sobie nie jest w stanie wykopać i zrobić czegoś. Ja nie wiem, różne genetyczne próby robi człowiek z drzewami, ale jestem przekonany, że ani wy, ani ja nie widzieliśmy jeszcze takiego drzewa, co by na wiosnę wysunęły mu się nogi i by się samo okopało. Bo nie jest w stanie drzewo się okopać. Potrzebuje ogrodnika, który by go okopał. Nie jesteś w stanie sam się okopać. Sam się użyźnić. Sam się ubogacić. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale jest ktoś, kto mówi, dam jeszcze rok. Ja to mogę zrobić. Bo ten człowiek tego nie umiał i ja tego nie potrafię, ani ty tego nie potrafisz. Nikt z nas tego nie umie. To może tylko Jezus. A żebranie też nie działa. Jeżeli popatrzeć na żebractwo duchowo i nawet dość daleko wyjść poza granice przypowieści, czy nawet poza to, co mógłbym z przypowieścią zrobić, tak naprawdę wyżebrać się zbawienia nie da. Zbawionym się albo jest, albo nie jest. Albo się jest zbawionym w Jezusie Chrystusie. Nikt tego nie wyżebra. Nikomu się tego nie uda zdobyć na zasadzie jałmużny. Ale nie chcę za daleko iść w przypowieści. Ale wiem, co zrobię, mówi ten człowiek, by mnie przyjęli do swych domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. Czyli ten człowiek widzi, że jeżeli zostanie zdjęty, nie będzie bezdomny. Nie będzie miał co jeść, nie będzie miał dokąd pójść. To jak plan życiowej reformy postanawia, że nie dam się zniszczyć sposobowi życia. Nie dam się zniszczyć temu, co jest za mną. Nie dam się zniszczyć temu, co jest przede mną w moim sercu. Wiecie, chcę wam coś powiedzieć o kulturze wzajemności. Bo kultura wzajemności jest bardzo podobna do naszej kultury tutaj na Śląsku. Powiem wam, jak to wygląda. Parę razy w życiu zdarzyło mi się komuś kupić prezent. Ja teraz nikomu nie wypominam żadnego prezentu. I podchodzę do tego człowieka, daję mu prezent i mówię, masz tu prezent. Wiecie, co tutaj najczęściej na Śląsku słyszę od ludzi? Nie, jak już nawet weźmie. No, ja też coś bratu muszę kupić. Coś muszę bratu dać. Ja bardzo często odpowiadam, wiesz co, daj komuś, kto nie ma, bo na tym polega Królestwo Boże. Daj komuś, kto potrzebuje, bo na tym polega Królestwo Boże. Nie dawaj mi, żeby mi zapłacić. Dawaj mi, żeby mnie kochać. A ja ci daję, bo cię kocham. I ten człowiek żył właśnie w takiej kulturze wzajemności. Jezus ich tego nauczał, że jeśli komuś coś się zrobiło, to się było zobowiązanym, żeby ten ktoś też coś zrobił. Bo to była kultura wzajemności. I nagle znalazł się, teraz wam powiem bardzo mocne porównanie, nagle znalazł się jakby na łożu śmierci, bo dla niego tak naprawdę to oznaczało śmierć. Ten człowiek nic nie umiał. Prawdopodobnie stoczyłby się w długi, długi by go stoczyły w niewolnictwo, a niewolnictwo by go doprowadziło ku śmierci, bo on nic nie potrafił innego. Nagle znalazł się jakby na łożu śmierci. Dziwna próba. Czy możemy sobie wyobrazić takie łoże śmierci? Czy możemy sobie wyobrazić może nową służbę w Kościele? Że gdzieś stałoby łoże, na którym można by się było położyć i zastanawiać się, czy się nie jest na łożu śmierci. I parę rzeczy naprawić w swoim życiu. Oczywiście nie zrobimy tego. Ale czy można się sobie wyobrazić takie miejsce, czasami przez problemy, choroby, sytuacje życiowe w naszym życiu, Bóg nas kładzie i daje nam przedsmak łoża śmierci i nagle się okazuje, że to, z czym walczymy, to, co nam się wydawało ważne, to, o co byliśmy gotowi jeszcze przed chwilą się bić, nie ma żadnego znaczenia. Ja pamiętam moje łoże śmierci. W 2007 roku. Nigdy nie zapomnę, jak lekarz powiedział, twoja data śmierci
powinna być 7 grudzień 2007. Ale przeżyłem. To był moment, kiedy zacząłem się zastanawiać. Wszystko przestało być ważne. Myślicie, że mnie obchodziło w przyszłym roku coś? Wyobraźcie sobie, do człowieka, który leży na łożu śmierci, kogoś to przychodzi i mówi, słuchaj, nie chcesz zagrać w lotto? Już za miesiąc losowanie? Nie. Ale masz 80%. A może, słuchaj, jest świetna inwestycja, nie chcesz? Nie. Inne rzeczy mają znaczenie. Zaczął działać zupełnie inaczej. Zaczął działać i jak zawsze u Jezusa dotyczyło to ludzi, miłosierdzia i postawy serca. Chcę ci powiedzieć coś, bracie i siostro, dziś w niedzielę. Odpowiadasz za stan swojej duszy na koniec twojego życia. Ty za to odpowiadasz. To nie Jezus odpowiada za to, co robisz. Ty odpowiadasz za twoje decyzje. To Jezus jest Panem. Możesz Mu się poddać i pozwolić się zmieniać, okopać, poruszać ciebie, posłuchać. Ale jeśli człowiek nie chce mieć Jezusa jako Pana, Bóg nie będzie działał gwałtem wobec ciebie. Wiem, co zrobię. Będę postępował tak, jak Bóg postępuje wobec ludzi. To jest wniosek tego zarządcy. Będę postępował tak, jak Bóg postępuje wobec ludzi. Kiedyś, kiedy ty i ja zostaniemy zdjęci ze stanowiska, kiedyś ty i ja zostaniemy zdjęci, kiedyś Mirek Kulec będzie tylko napisem na grobku. Kiedyś twoje, moje imię będzie tylko napisem w kartotekach, a liczyć się będzie to, co zrobiłem dziś w Jezusie Chrystusie. Te decyzje, które podejmuję dziś, to się będzie liczyć. Kiedyś zostanę zdjęty z tego miejsca, w którym jestem. Kiedyś przejdę od zarządzania. Dziś ciągle możesz. Dziś możesz podnieść rękę i powiedzieć, pomódźcie się o mnie. Potrzebuję załatwić sprawę. Dziś możesz podnieść rękę i powiedzieć, chcę wybaczyć. Chcę być pierwszy w wybaczaniu, chociaż mnie skrzywdzono. Dziś możesz podnieść rękę i powiedzieć, chcę iść za Jezusem, bo jeszcze ciągle zarządzasz. Jeszcze ciągle zarządzasz. I zaczyna przyszłość planować człowiek, która wszystko musi zmienić. I wezwał po kolei każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał, ile jesteś dłużny mojemu panu? Druga tajemnica tej przypowieści. Dług nie jest nigdy wobec ciebie. Dług jest zawsze wobec pana. Kiedy Bóg mówi o zemście, to nie mówi, że to jest twoje prawo. Mówi, pozostawcie zemstę panu. Długi zawsze są jego, ponieważ ty jesteś jego własnością. Paweł nazywał siebie niewolnikiem Boga. Duolos był sługa, niewolnik Boga. W tamtych czasach sługa, niewolnik Boga nie miał nic, a to, co zrobił, wszystko było na rachunek Pana. Albo na minus, albo na plus, albo na karę, albo na nagrodę, ale nie jego. Wiecie, jakby nie został zwolniony, może by do tego nie przyszedł. Ale zaczyna działać tak, jak gdyby go Pan w ogóle nie zwolnił. Pan go przecież wezwał, powiedział, że mu zabierze. Ale zobaczcie, ten człowiek dalej ma możliwości. Czyli jak gdyby to, co powiedział Pan, nie działo się natychmiast. Coś jak gdyby, kiedy Pan nam mówi, że dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Może jeszcze nie dziś, ale jest ci to już dane. Dane nam będzie stanąć przed Panem. Może jeszcze nie dziś, ale każdy stanie przed Panem. Dane nam zdać sprawę, może nie dziś, ale coś z tym trzeba zrobić. I ten człowiek jak gdyby nie został zwolniony, nadal działa, nadal wzywa, nadal rządzi, nadal coś może, ma klucz do skarbca. On ma klucz do skarbca, widzicie to? Ma wszystkie księgi, ma wszystkie pieczątki. Jest jak drzewo figowe. Jezus spojrzał i ocenił, ale jeszcze nic nie zrobił, dopiero potem coś zrobi. Czyli Pan jeszcze nie zaczął sądu, ale zapowiedział coś, co się zacznie dziać. I oto nauka i rada z Królestwa Bożego. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Naucza nas Jezus. A list do Rzymian, apostoł Paweł uczy ciebie i mnie, a to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy.
Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Ubierz się w Jezusa, zmień coś, zmieniajmy nasze życie. Żyjemy, oddychamy, możemy ze sobą rozmawiać, mogą się spotkać dwa serca. Możemy ciągle do siebie przychodzić, ciągle zmieniać sprawy. W moim życiu jest tylko jedna przeszkoda w tym, żeby wszystkich kochać tak samo. Mam problem z niektórymi ludźmi, żeby ich kochać. Macie takich ludzi, czy nie? I kiedy badałem moje serce, jest tylko jeden problem, tylko jeden, powtórzę jeszcze raz słownie, jeden problem, żeby kochać wszystkich. To jest moja własna pycha. To jest to, co mi przeszkadza kochać niektórych. Moja własna pycha. Szósty werset mówi nam o długu. 40 hektolitrów oliwy, powiedział zarządca na to, bierz swoje pokwitowania, siadaj tu czym prędzej i pisz 20. Celowo czytam wam z tego bardziej współczesnego przekładu, byście zobaczyli ilość. Wiecie, co to jest 40 hektolitrów? Troszkę matematyki, dobra? Hektolitr to jest 4000 litrów. To jest 4000 butelek oliwy. 4000 butelek oliwy. Słuchajcie, to tego żadna hurtownia tak o sobie nie może. Pisz 20. A co z tymi 2000? Wiecie, ludzie różnie obliczali. Coś wam powiem jako ciekawostkę, żeby ktoś nie powiedział, że to jest moje nauczanie. Teraz wam mówię ciekawostkę. Jeden człowiek nawet obliczał różne rzeczy i wyszło mu, że 4000 to są 4000 lat zakonu. A 2000 to 2000 lat łaski. Okej. Okay. I nie wiem, gdzie z tym dalej. Taka ciekawostka. Idziemy dalej w naszej historii. Siadaj czym prędzej. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy czytali oryginalny tekst, tu czuć pośpiech. Ten człowiek nie mówi, wiesz co, do któregoś dnia się spotkamy, z tych 4000 zrobimy. Przypomina mi się, to nie ma chyba związku ze sobą, ale przypomina mi się. Nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, kiedy słowo Jego usłyszycie. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień, żeby działać. Bo jutro nie należy do nas. Siadaj czym prędzej. Mamy tutaj słowo wskazujące na ogromny brak czasu. Oznacza, że przyszłość niosła poważne zagrożenie. Sługa czuł, że przyszłość nie jest taka, jak ma być. Drugiego zapytał, a ty jaki masz dług? 44 tony pszenicy. Zarządca na to, bierz swoje pokwitowanie i pisz 35. 44 tony pszenicy. Pomyślałem sobie, jak wam to powiedzieć, żebyście to zobaczyli. I zastanawiałem się, jak to powiedzieć ludziom, którzy całe życie mieszkają w Czechach, żeby zrozumieli, co to jest 44 tony pszenicy. Fachowcy się odzywają i mają rację. Myślę, jak wam to powiedzieć. Tym razem mamy 20% darowanego długu. Był winny i odkryłem, jak to powiedzieć Czechom, żeby Czesi zrozumieli. Bo wiedziałem, że będzie brat jeszcze z Czech. Pamiętacie takie wielkie, wielkie niebieskie Tatry? Tatra 148? To jest 2 1/3 takiej Tatry. Macie to teraz? Tak. Był winny 2 1/2 pełna Tatra T-148. To są te wielkie Tatry, 3-osiowe. 16 tysięcy kilo. Czytamy tu o tych dwóch dłużnikach, ale z pewnością miał ich więcej. Ja nie myślę, że Biblia daje nam tu całą listę tych dłużników. Dwóch nam daje na przykład, jak on działał. Myślę, że daje nam tego, któremu dał najwięcej wybaczenia i temu, któremu może najmniej puścił. A może jakoś inaczej, nie wiem, tego nie wiemy. Ale nie myślę, że to są wszyscy. Żaden wielki pan nie ma tylko dwóch dłużników. Gdyby było tylko dwóch, to w ogóle nie jest żaden problem. Może, tak jak mówię, czytamy o tym, któremu dał najwięcej i 50% darował najwięcej, 20% najmniej. Zastanawiałem się, dlaczego nie 100%, ale potem pomyślałem, 100% to chyba tylko pan może darować. Każda z tych podarowanych sum była wielką pensją w tamtych czasach. Jezus nie opowiadał nigdy bajek, a więc jest jakaś realność tej historii i mamy tu dwie możliwości. Bardzo szybko chcę wam przedstawić matematycznie czy ekonomicznie, jakie mogły to być dwie możliwości. Po pierwsze, zrobił wyrozumiały i mądry interes. Usunął odsetki, których zabraniało pismo. Zgodnie
z piątą księgą Mojżeszową, 23 rozdziałem i 20 wersetem, nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. To jest Boże prawo. Taki Pan Bóg ma charakter i tak naucza. I ten człowiek pomyślał, jak odsetki skasuje, to tego mi nikt w publicznym sądzie nie może wypomnieć. Bo jak powiedzą głośno, to Pan będzie miał problemy, nie ja. Może to było. Dłużnicy byli szczęśliwi, on zabezpieczony, dokumenty schowane. Teraz zawsze może wpaść do nich po chleb. Dłużnicy są w to zaangażowani, więc też nie będą się skarżyć u Pana. A drugie może była rezygnacja z prowizji. Wydaje się, że darował wiele, ale ma dokumenty, które dowodzą, i teraz musimy znać trochę kulturę żydowską, że z powodu zaległości czasowych odsetki, słuchajcie, wynosiły odsetki, takie Żydzi sobie odsetki dawali, wynosiły 100% dla wina, olei lub soli oraz 20-30% dla zbóż. Wzięli to z Babilonu i z Egiptu. To są miary Babilonu i Egiptu, jeśli chodzi o odsetki dla dłużników, ale nie dla Izraela. Ale w Palestynie je stosowano. Po darowaniu tych odsetek saldo nadal się zgadzało. Niczego nie brakowało, dokument został wymazany. To mi przypomina łaskę. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. W tej, tej historii wynika, uczy nas Jezus, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. Dzieci tego świata bywają przezorniejsze niż dzieci królestwa. Jezusowi podoba się to, co zrobił. To jest dla mnie dziwne i trzeba teraz patrzeć dokładnie, co mu się podoba. To słowo pochwalił mamy w Nowym Testamencie tylko 5 razy, z czego 2 razy nie zaczynacie od słowa nie pochwalił. Na przykład Paweł używa tego samego słowa pochwalił, ale na początku stawia nie. Kiedy pisze na przykład, że gdy się schodzicie wzajemnie, nie pochwalam. Na przykład pisze, prawda? Nie ma strat, ale się zgadza. Nie ma dłużnika, a zarządca jest bezpieczny. Pan pochwalił go za przezorność. Gdy przychodzą złe dni, nasza łaska rodzi łaskę. To jest to, czego się uczę. Są ludzie, którzy mówią, że Jezus tu używa niezbyt pozytywnego przykładu. Chcę wam powiedzieć, Królestwo Boże nie zawsze używa pozytywnych przykładów w takim sensie, jak nam się podoba. Na przykład mamy przypowieść o 5 pannach mądrych, i 5 pannach głupich. Tych 5 mądrych, trzeba przyznać, było troszeczkę egoistycznych, zgadza się? Żadna z nich nie podskoczyła i nie krzyknęła, podzielę się połową. Czasami my widzimy rzeczy nie tak, jak trzeba. Zarządca zamiast domagać się wszystkiego, daruje i wychodzi bezpieczny na dzień sądu. Traci zyski, ale nie traci ludzi. To jest coś, czego powinniśmy się nauczyć. Traci zyski, ale nie traci ludzi wokół siebie. Wykorzystuje ich błędy, długi i karne odsetki dla swojej miłości. To jest coś, czego możemy się nauczyć. Ktoś nam jest winny. Zawinił ktoś kiedyś wobec was? Na pewno zawinił. Do kogo należy wszystko, co posiadacie? Jesteście pewni, że do Pana Jezusa? To czemu o to tak ostro walczymy? Nie możemy darować? Przecież to do Niego należy. Saldo wyjdzie na 0. To jest coś, czego nas uczy ta historia. Zarządca zamiast domagać się wszystkiego daruje. Karne odsetki zamienia w miłość. Jezus uczy nas, że Królestwo Boże czasem traci, ale to zawsze kończy się Jego zwycięstwem. Oto przezorny człowiek uczy nas czegoś, co nam wydaje się niemożliwe. Synowie światłości są tu nazwani. Synowie światłości, dzieci światła ich nazywa. Tak na marginesie wam powiem, dzieci światła najpierw nazywano mieszkańców Kumran. Ci masoreci, którzy przepisywali skrypty w Kumran, o nich się mówiło dzieci światła, potem to przylgnęło troszkę do chrześcijan. Świat często działa efektywniej. Dzieci tego wieku wiedzą, jak działać, a my zadowalamy się naszą religią, naszym nabożeństwem, naszym egoistycznym podejściem, żeby w kościele było tak, jak mi się podoba. Dopóki jest tak, jak mi się podoba, jest wszystko dobrze, ponieważ zapomnieliśmy, że Kościół nie jest nasz. Że my nie mamy tu stworzyć miejsca, w którym będzie się nam podobać tak, jak nam się podoba, ale ma się podobać dłużnikom, którzy potrzebują, żeby z nich zdjąć ciężar. A Kościół po to istnieje. Czasami właściciele barów, klubów i nocnych różnego rodzaju restauracji wiedzą lepiej niż my, jak przyciągnąć ludzi. Wiedzą,
że najpierw trzeba troszkę stracić, żeby coś zyskać. My nie chcemy niczego z nas stracić, ma być tak jak my. Takie pioseneczki, jak my lubimy, takie kazanka, jak my lubimy, taki nastrój, jak my lubimy, a jak się komuś ze świata nie podoba, to wynocha do piekła. Nie musicie tu z nami siedzieć. I to jest nasz błąd. I Panu naszemu się to wcale nie będzie podobać. Świat nas może uczyć swoich metod tutaj, ale mówimy, fuj, bez świata się będę uczył. Sieć Starbucks amerykańska nauczyła świat, jak sprzedać kubek kawy za $10. Kiedy zaczynali, wszyscy się śmiali i mówili, głupcy, ciekawe, kto kupi taką drogą kawę. Najszybciej rozwijająca się sieć kawiarni na świecie. Doprowadziła właściciela do milionów. Ponieważ postanowił, że nie będzie sprzedawał kawy tak, żeby się jemu dobrze prowadziło kawiarnię, ale będzie sprzedawał tak kawę, jakby ludzie chcieli, żeby było w kawiarni, żeby się czuli jak w domu. I zamiast płacić $1.5 i siedzieć 20 minut, dał ludziom darmowy internet, wygodne siedzenie i pozwolił im płacić za kawę jak za 4 kawy i siedzieli 40 minut, czyli tak jakby 4 wypiło i tak zapłacili za jedno. Ale oprócz tego nauczył ludzi, że są mile widziani, że jest dla nich miejsce. Mógłbym wam cały wykład o Starbucksie zrobić. To nie jest czas na wykłady o kawie. Chcę powiedzieć, powinniśmy się nauczyć. Powinniśmy się tu czegoś nauczyć. Ja wiem, że świat tego nie robi uczciwie, ale się stara. My siedzimy dumni z naszych dogmatów. Mamy nasze dogmaty i się z nich w żaden sposób nie usunęli. Zapomnieliśmy jednej rzeczy. Pan nadchodzi i rozliczy cię. I Pan nie będzie pytał, ile straciłeś z tego świata, bo to wszystko i tak jest na podpałkę. Ale Pan zapyta, czy zdobyłeś człowieka. Wiecie co? Kiedy zdobywasz człowieka dla Królestwa Bożego, to inwestujesz w coś, co za milion miliardów lat dalej będzie istnieć. Nie wiem, ile to jest 100 miliardów, miliony, 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 miliony lat miną. A człowiek, którego zdobędziesz dla Jezusa, dalej będzie w Królestwie Bożym. I dlatego misjonarze i Boży ludzie nie boją się zużyć auta, zużyć pieniędzy, a nawet własnego życia położyć. Bo wiedzą, gdzie jest prawdziwa inwestycja. Gdzie naprawdę warto tracić, a gdzie zyskiwać. Zapomnieliśmy, że Pan nadchodzi. Że są sprawy, z których się trzeba będzie rozliczyć. Jest łaska, która nie ma nic wspólnego z ekonomią i sprawiedliwością, ale ma dużo wspólnego z wolnością. Skoro już muszę stanąć przed Panem, niech się dzieje. Niech świat zaświadczy, że odpuściłem winowajcom, że nie poszedłem z żadnym długiem stanąć przed Panem, że wszyscy inni mogą zaświadczyć, że jest pełna wolność. I dlatego tacy zyskują. I ja wam mówię, Jezus uczy dalej, idąc do końca, zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata. Tu mi się podoba to tłumaczenie. Normalnie mnie trzepło wczoraj na krześle. Gdy czas pieniądza przeminie. Czujecie to? Kiedyś przeminie czas pieniądza. On jest tymczasowy, a są rzeczy nietymczasowe. Inwestujcie w to, co nietymczasowe. Bo są rzeczy, które przemijają. Piękne, ale przemijają. Czas pieniądza przemija, więc lepiej inwestować w to, co nie przemija. Kiedyś Bóg cię zwolni z tej roli, w której jesteś. Kiedyś nie będę tym, czym jestem. Nie muszę być doskonały w swojej profesji, ale chcę być doskonały w mojej miłości. Moja miłość potrzebuje pracy nad nią. Moja miłość potrzebuje zobaczyć ekonomię Królestwa Bożego oczami Pana, a nie oczami sługi. Gdy czas pieniądza przeminie, mam mieszkanie w niebie, a ja mam pałac tam poza górami, w tym pięknym kraju zainwestowałem. Pamiętacie tą starą pieśń? Niektóre stare pieśni są, gdzie śpiewasz jedną pieśń i skończyłeś jeden fakultet teologii po tej pieśni. Wiecie, o czym mówię? Pamiętacie przypowieść Pana o Łazarzu i bogaczu? Czas pieniądza przeminął. A król odpowiadając odpowie, Mateusz nam mówi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. W niebie nie liczy się ziemskie bogactwo, liczy się człowiek. Dla Boga liczy się człowiek. Dla Boga liczy się człowiek. Rzeczywistość ekonomiczna nie może służyć rzeczywistości duchowej. Priorytetem jest człowiek.
Bohater tej przypowieści to zarządca. My jesteśmy zarządcami, szafarzami. Chcę wam powiedzieć o pewnym atrybucie Bożym. Oszczędność jest atrybutem diabelskim, nie Bożym. To jest czysta teologia, co wam teraz mówię. Oszczędność to atrybut diabła. Wiecie dlaczego? Bo on nie zna przyszłości. Atrybut Boży to szafarstwo. Bóg powie raz i na tysiące lat starczy. Bóg uczyni raz i to działa. Diabeł musi uważać, bo nie wiadomo, co mu się jutro przydarzy. On nie wie, w co się jutro uderzy. Bóg nie musi. Bóg jest hojny w dawaniu. Ten człowiek był odpowiedzialny za majątek Pana, tak jak my, i użył tych bogactw, by otworzyć drzwi do przyjaźni i wsparcia. Nie miał przyjaciół, ma przyjaciół. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. To, jak robimy nasze małe rzeczy, zapowiada, jaka wielka przyszłość nas czeka. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Chcę skończyć, ale chcę, żebyście usłyszeli. To, jak zrobimy dziś małe rzeczy, mówi, jaka wielka przyszłość nas czeka. Słowo w małym odnosi się do ziemskiej rzeczywistości. Słowo w wielkim odnosi się do rzeczywistości niebiańskiej. Nasz charakter ujawnia małą codzienność, która nam pokazuje, jakie będzie nasze wielkie świętowanie. Naszą prawość ujawniają codzienne małe wybory. To, co wybieram dziś, malutkie rzeczy pokazują twoją prawość. Bądźcie ludźmi prawego serca. A czasem nie wypadamy tu dobrze. Nieuczciwość w darach tego świata mówi, że nie będziemy mieć dostępu do darów nieba. Czasami martwimy się, dlaczego Kościół ma tak mało darów. Jeśli nie potrafimy być wierni i uczciwi w darach tego świata, dlaczego Bóg miałby nam dać dary swego Królestwa? Światowe bogactwo jest tymczasowe, przemijające, spłonie. To jest tylko podpałka. Wiecie, co mi to przypomina? Jeżeli trzęsiemy się na podpałką, widzicie ten piękny widok za oknem? Pewnego dnia niebiosa z trzaskiem przeminą, a to, co nam przygotował Pan, będzie 1000 razy piękniejsze. Co byście powiedzieli o słudze, który kradnie drewno na podpałkę z chałupy? Czasem się tak zachowujemy, jakbyśmy kradli Panu Bogu drewno na podpałkę. Mówi, ludzie, korzystajcie z tego, to jest tylko po to, żeby rozpalić. I można rozpalić albo swoje łakomstwo, albo swoją miłość. Można być rozpalonym w dawaniu i wybaczaniu, albo rozpalonym w braniu. Ale to jest tylko podpałka, nie kradnij drewna na podpałkę. Bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Zarządzaj. I na koniec mi się podoba to, co bardzo dobrze to nowe tłumaczenie oddaje. I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto da wam to, i tu dosłownie mamy, co jest dla was odłożone. Idę przygotować wam miejsce. Jest coś odłożone dla was. Jest coś dla was, coś wspaniałego dla was. Coś wspaniałego dla was. O, myślę, że warto skupić się dzisiaj nad tym. Myślę, że warto o to się pomodlić. Warto to dzisiaj przeżyć. Wstańmy do modlitwy. Wstańmy tu przed Panem. Powiedz, Panie, nie chcę w tym, co czym czasowe, tkwić, kiedy tracę to, co wieczne. Póki mam oddech w piersi, póki moje serce bije, póki mogę, chcę Ci wyznawać, Panie, że chcę wybaczać, chcę się dzielić, chcę iść za Tobą, Panie, bez względu na to, co powiedzą ludzie. Wywyższamy dzisiaj Twoje imię, Panie. Ojcze kochany w niebie, proszę Ciebie o wszystkich, którzy przyszli dziś na to miejsce, obciążeni, wystraszeni tym, co ich czeka, smutni. Proszę Cię, pokaż im przez tą historię, że małe ziemskie wybory zapowiadają wielkie niebiańskie rzeczy, że dostaliśmy z łaski dostęp do Twojej chwały, że możemy dzisiaj stanąć przed Tobą i już teraz radować się, że Panie, Ty nie będziesz nas rozliczał z tego, co się stało z tym, co i tak przemija, ale rozliczysz nas z tego, co jest wieczne. Dziękuję Ci, że mogę nosić w sercu miłość.
Proszę Ciebie, ucz nas kochać, bo kiedy wszystko przeminie, miłość pozostaje. Ty jesteś miłością. Im więcej tego mam, tym więcej mam Ciebie. Błogosław dzisiaj to zgromadzenie. Dotknij naszych serc słowem Twoim. Wywyższamy Twoje imię. Amen.